Cześć Smoki Moki! Dzisiaj zaczynamy cały tydzień, mamy poniedziałek 31, czyli dzisiaj jest Sylwester i musieliśmy, właśnie w Sylwestra musieliśmy kupić nową mikrofalówkę, ponieważ stara nam się popsuła. Jak byłam w pracy, to dostałam telefon od Tomka, że mikrofalówka nam się popsuła i że musimy jechać po mojej pracy i ją kupić nową. Na szczęście były w promocji. Także nie ma to jak super koniec roku. Dziewczyny właśnie biegają. Cześć dziewczyny, hej! Wieki temu, jak mój brat miał, nie wiem, z 10, może 11 lat, to moja mama zrobiła takie ciasto, które się nazywało Błękitna Laguna. To się kupowało tak jak kopiec kreta. I ja postanowiłam teraz to odtworzyć. Także sama zrobiłam niebieską galaretkę. I zrobiłam ciasto i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jesteśmy gotowi! Zobaczcie, tak, o, tak wyglądają moje dziewczyny, jedna, druga. Jesteśmy gotowi, no ja taka złość straszna. Zaczynamy niedługo imprezę, także pokażę wam co mamy. Potem jeszcze wam pokażemy jak będziemy imprezować. Imprezujemy, to znaczy ta nasza impreza to żebyście sobie nie myśleli, to jakaś taka na 500 osób czy coś. Tylko to takie kilka osób, patrzcie, o, to moja impreza. O, a to jest mój tort, który wam właśnie mówiłam, że to jest ta błękitna laguna. Lena właśnie wersja zupaczkowa. Próbuje właśnie moja. Lena, co tam jest na środku? Happy Lulu. To jest ludzik? Chcesz ludzika? No i została bezludna wyspa bez ludzika. Siema, we wtorek! Witam was w Tramor. Jesteśmy właśnie, dzisiaj mamy 1 stycznia, strasznie dużo ludzi i pojechaliśmy sobie na morze zobaczyć i pójdziemy potem na plac zabaw, także bierzemy was ze sobą. Tak wygląda w Tramor. Nie wiem, czy wy już tutaj byliście ze mną kiedyś? To jest taka plaża, tam do góry można wejść, znaczy tak nie do końca legalnie, ale generalnie no my tam wchodziliśmy. Taki widok tutaj jest. Tutaj to bym nie chciała spaść. A tam schodzą moi. Czekajcie, spróbuję wam przybliżyć. O, pomachajcie! O, widzicie, Lena biegnie, Tomek macha. Idą. Chcielibyście się wykąpać? A wiecie, że ludzie się tu kąpią? Normalnie widziałam ludzi tu w kajakach teraz przez chwilę, płynęli. Czekajcie, może spróbujemy ich znaleźć. Właśnie minął mnie pan, który ma czepek i ubranie do kąpieli. Także chyba wam jednak pokażę kogoś, kto się kąpie normalnie. Masakra po prostu, masakra. Nie weszłabym do tej wody latem, a co dopiero zimą. Aczkolwiek mam koleżankę, która lubi się kąpać i ona nawet w styczniu się kąpała. Opatrzcie, złapałam tych, co w kajakach płyną. Proszę bardzo, ktoś lubi takie sporty. A tu macie z górki, jak to wygląda. Tam na tym cypelku są dwie latarnie morskie. Znaczy to w ogóle chyba są dwa cyple, tak mi się wydaje. I tutaj są kolejne trzy latarnie morskie, a ta jedna... To jest tak zwany Metal Man. I tam tak legalnie wejść nie można. Ale jak ktoś lubi się przyciskać między krowami, to nie ma sprawy. Dobra, lecimy złapać tego nurka. Lili mi usnęła w aucie, dlatego ja stoję do góry, tak jak widzicie, jestem do góry. A moi poszli na dół się przejść i zobaczyć sobie ocean z bliska. Także Lili śpi i dosłownie tak jak ją wyciągałam, to po prostu widać było, że ona po prostu tylko tak leci i w ogóle nie ma ochoty wyjść. Ale wolę, żeby teraz się wyspała i żeby potem, jak pojedziemy za chwilę na plac zabaw, to żeby na placu zabaw sobie pobiegała i żeby miała ochotę tam biegać, a nie, że będzie spała na placu zabaw. To wolę tutaj, żeby sobie wyspała. Dobra, patrzcie, uwaga, hardkory. Słuchajcie, zobaczcie na tych hardkorów. Oni się autentycznie kąpią. Jezu święty. Ja bym nie włożyła małego palca u nogi do tej wody, a oni pływają w niej.
a jest tak paskudnie zimno, ja mam kurtkę na sobie i sweter. O, Lena widzę coś nie bardzo chce słuchać, no ale tata musi ją trzymać za rękę, żeby tam do wody nie wpadła. Dojechaliśmy na super plac zabaw, zaraz wam go pokażę, a tymczasem pokażę wam jedną z najfajniejszych rzeczy na tym placu zabaw. Uwaga! Dobra, koniec tej zabawy. Teraz idziemy wam pokazać resztę placu zabaw. Ten plac zabaw jest naprawdę super. Potem zobaczycie jeszcze jakieś obrazki, jak się sobie z niego korzystamy i się bawimy. Jak widać, nie tylko dzieci mają zabawę. Żeby nie było, Lili potrafi chodzić. Tylko tu jest spadziście. No. To leżymy i się bujamy. Tak? Jasne, jasne. Hejka, hejka, dzisiaj mamy bardzo leniwy dzień. Dzisiaj, teraz właśnie Lili śpi. My sobie gramy. O, nie wiem, czy coś widzicie. Czekajcie. O, akurat mamy pauzę, żeby nic mi nie zagłuszało. Potem wam pokażę kawałek. Gramy właśnie w Detroit. Za Romistera, jakbyście się zastanawiali. Ale na ogląda sobie pieski, bo u nas to tak działa, że jak Lena ma, jak Lili śpi, to Lena ma pieski. Gramy. Lena chce zobaczyć. No, to w sumie miałam wam pokazać tylko jak gram, ale pokażę wam jeszcze dzisiaj co do nas przyszło. Uwaga, uwaga. Alexa, say hello. Hi. How are you feeling, Alexa? How are you? Today is the kind of day that makes me think about the little things, like electrons or sea monkeys. For more musings, just ask me, what's on your mind?
Także mamy takiego właśnie nowego członka domowej naszej rodziny. O! O! Dobra, lecimy następnego dnia. Hejka! Witajcie w piątek. Wczoraj nie nagrywałam w sumie ze względu na to, że wczorajszy dzień był bardzo, bardzo trudny i wczoraj tak naprawdę gdybyście mieli mieć mały wgląd do nas, to byłaby jedna wielka walka z Leną. Więc wczoraj nie nagrywałam, dzisiaj nagrywam troszeczkę. Jedziemy na zakupy. Lena chce piosenkę Johnny Johnny no papa. Zakupy robimy? Tak. Jezu. Lili. I uśmiech. Store assistant required until 5, please. Lena. Hello. Ktoś tutaj totalnie nie pomyślał i jest taki zjazd, że wyjście z koszykiem, jak widać, no nie jest najprostszym zadaniem, prawda? Także... Lena, chodź! Pakujemy się. Czekajcie, otworzę Lenie. No, wsiadaj. Och. Tam w środku Lena. Lena, kukuk. No, dobra. Cześć, mamy sobotę rano. I Tomek jest właśnie w pracy. My z dziewczynami jemy sobie śniadanie. I właśnie dzisiaj Lili po raz pierwszy zaczęła jeść widelcem, to znaczy wcześniej, jeżeli my jej nałożyliśmy na widelec, to jadła, natomiast dzisiaj pierwszy raz sama zaczęła jeść, może wam pokażę. Dostała parówki dzisiaj na śniadanie. A co tam, raz na jakiś czas można. Zobaczcie, jak sobie świetnie radzi. Uuu! No i już, zaraz ciebie też pokażę. No, wiesz co, pokazuje jak Lili pierwszy raz zajada widelce, no i coś mi się aparat nie chce sfokusować. No co za... Co za aparat? No ale teraz oszukuje Lilka. Lili? No dalej, nabijaj na ten widelec. No! No na talerzu masz nabić. Mysok, mysok mamy. Mysok. Wow, widzicie? No pięknie. A teraz Lena, uwaga. O, Lena uciekła. Lena ucieka. Lena ucieka. No i dotarliśmy do niedzieli. Także dzisiaj mamy dzień wolny, obydwoje z moim mężem. I właśnie się zastanawiamy, czy gdzieś jechać z dzieciakami. Zapytaliśmy się znajomych. Czy nie, czy pojedziemy może gdzieś indziej sami, zobaczymy jeszcze. Natomiast na pewno dzisiaj muszę nagrać dla was filmik, ponieważ jestem totalnie do tyłu, powinnam to zrobić w przerwie międzyświątecznej a noworocznej, a nic nie zrobiłam, po prostu totalnie nic. Obijałam się jak bąk, no ale trudno. Także dzisiaj będziemy nagrywać. Jesteśmy właśnie na piratach, tak zwanych. Nazywa się to Piratka Przygoda. Także pojechaliśmy, czekamy na tych naszych znajomych. Także zaraz wam pokażę Lilkę. Zobaczymy, czy będzie, będą mogą pokazać Lenę, bo ona gdzieś już tam pobiegła do tego. Zaraz idziemy do Leny. Do Lili, przepraszam. Lili! Cześć! A, mały wspinacz! No cześć! Dawaj, chodź! Chodź się pobawimy. Lila, pobawimy się? Chodź. Lili. No chodź. Uuu, idzie, idzie, idzie. No
jest wieża? Tak? Patrz, Lili, a tu jest takie fajne do bujania. Dawaj, usiądziesz? No to siadaj. No to siadaj, dalej. Pomóc ci? Słodziak jest, nie? Bardzo serdecznie pożegnać. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o klikaniu przycisku like i do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się, pa!